Szczęść Boże! Mamy dzisiaj czwartek. Witam Was w kromce słowa. Posłuchajcie dzisiaj fragmentu z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im. Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie, nie powiedzą, oto tu jest albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże jest pośród Was. Do uczniów zaś rzekł, przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam oto tam lub oto tu. Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi, bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego. Tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego. Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie. Bardzo często szukamy szczęścia, szukamy ratunku, pomocy. Wszędzie, tylko nie u źródła. Szukamy gdzieś daleko, a my mamy je na wyciągnięcie ręki, tak blisko. Dzisiaj Jezus mówi, nie biegajcie, ale chłońcie tę łaskę, która przychodzi ode mnie, bo ja nieustannie do was przychodzę, do was. Szukaj u źródła, bo tylko tam jest prawdziwe szczęście. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrego dnia. Szczęść Boże.